Rafał bardzo grał pod kamerę. My już zdążyliśmy zapomnieć, że te kamery są wokół nas, a on cały czas chciał być w centrum uwagi. I z jednej strony to rozumiem, bo są takie osoby, a z drugiej to jest program o relacjach, o miłości, a nie o robieniu z siebie pajaca i planowaniu tego, kogo, kiedy trzeba pocałować, żeby zrobić większy show.